czekają na siostrę i wkrótce się doczekają. Za kilka miesięcy rodzeństwo Torjaczków kompleksu Archiwum Urzędu Miasta Krakowa będzie kompletne. Budowa trzeciej brakującej hali właśnie wychodzi z ziemi. To jest taki moment, w którym możemy śmiało powiedzieć, że już nie rozmawiamy o budowaniu, ale budujemy. Czyli przeszliśmy od rozmów, papierków, pieczątek do czynów. Budynek powstaje w Czyżynach, niedaleko Wisły, dlatego fundamenty muszą być wytrzymałe, żeby dokumenty były absolutnie bezpieczne. Wylewany beton stworzy szczelną wannę, na której powstanie trzecia brakująca hala kompleksu. Podobna do już stojącej, ale nie bliźniacza. To nie jest kopiuj-wklej, jak w Wordzie, ale mimo wszystko powtarzalne elementy. Z już istniejącymi budynkami kompleksu będzie połączona przewiązką. Hala, choć na razie wychodzi z ziemi, ma być gotowa w maju przyszłego roku. Kolejny krok to wyposażenie jej w regały i specjalne instalacje. Potrwa do końca przyszłego roku. Mamy instalacje, które zapewniają przez cały rok wymaganą temperaturę i wilgotność. Pierwsze dokumenty do tak nowoczesnej i komfortowej dwukondygnacyjnej hali trafią na przełomie 2019 i 2020 roku. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wyda na budowę trzeciej hali wraz z jej urządzeniem 7 milionów złotych. Cały kompleks przy ulicy na Załęczu pomieści 35 tysięcy metrów bieżących dokumentów.